Okres zimowy jest dla nich czasem bardzo trudnym. Gdy jest zimno, każda pomoc bezdomnemu człowiekowi jest na wagę złota. Dlatego warto zapamiętać numer specjalnej infolinii 987. To nie jest tak, że pomagają tylko streetworkerzy, straż miejska czy policja. Choć często tylko oni są w stanie do potrzebujących dotrzeć. Bezdomność zależy od ogólnej kondycji społeczeństwa. Nie jest tylko słowem określającym pewien społeczny status, a setkami tysięcy osób, którym przytrafiło się życie bez dachu nad głową. Jak im pomagać, nie oceniać. Karolina Komada. Pan Darek przyznaje, że letnie noce spędza na ławce w parku. Utrzymuje się głównie z tego, co uzbiera. Zimą sytuacja jest gorsza, ale do noclegowni nie pójdzie. Według niego są przepełnione, ale mogłyby pomóc inaczej. Noclegownia, żeby pomogły, niech dadzą jakieś spodynki, spodnie, golf, kurtkę jakąś albo coś, kalesuny, tak, wykąpać się. To jest podstawa. Prysznic, dach nad głową i ciepłe łóżko są dostępne, ale często osoby w kryzysie nie decydują się na tę pomoc ze względu na panujące w nim zasady. Nie ma tej po prostu tego narzuconego regulaminu, który tutaj jest napisany i trzeba go przestrzegać. No trzeba sprzątać, trzeba po prostu po sobie robić rzeczy, nie trzeba zostawiać. Niektórzy ludzie po prostu zatracili pewne rzeczy, pewne nawyki i no, zostawiają po sobie brud. I przede wszystkim nie można pić alkoholu. Dla wielu jest to problem, więc decydują się spać w pustostanach, węzłach ciepłowniczych, opuszczonych altankach czy garażach. Miejsca te kontrolowane są przez Straż Miejską. Jeżeli chodzi o cały rok, to przeprowadziliśmy ponad 700 interwencji wobec osób bezdomnych. No, każda taka interwencja kończy się tym, że przekazujemy informacje. Przede wszystkim sprawdzamy, czy te osoby są bezpieczne. Czy nie padły jakimiś ofiarami przestępstw lub innych jakichś zdarzeń? Czy po prostu nie wymagają pilnej pomocy lekarskiej? Pracownicy socjalni apelują, aby nie być obojętnym, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie. Każdy może zadzwonić na bezpłatną infolinię 987. Dodatkowo miasta szukają nowych rozwiązań, by pomagać osobom w kryzysie. Jednym z takich rozwiązań jest obecnie w Polsce idea deinstytucjonalizacji, a więc takiego podążania za tym, aby osoby doświadczające kryzysu bezdomności mogły przebywać w mieszkaniach treningowych, mieszkaniach wspieranych. No, mieszkania chronione zostały ujęte w ustawie o pomocy społecznej, ale poszerzono ten katalog właśnie możliwości mieszkaniowych. Rodzajów pomocy jest wiele. Nocleg, programy wyjścia z bezdomności, wsparcie terapeutów. Jednak najcięższy jest ten pierwszy krok. Dlatego nie bądźmy obojętni. Zatrzymajmy się i zareagujmy. Krótka rozmowa lub wezwanie odpowiednich służb może zmienić czyjeś życie.